Witajcie ponownie, z tej strony Kantal, pora na 35. wejście do Gungeonu. Rozpocznijmy rozgrywkę przy pomocy łowczyni i jej pupila, ponieważ inne postaci jakoś ze mną sobie nie radzą. Jeszcze zobaczę, ile mamy tutaj punktów do zdobycia broni od wolnych strzała. Zatem kolego, 106 nabojaków do zabicia. I potem przychodzę po broń, po moją zajebistą pukawkę, którą mi tutaj dasz. Wiesz o tym? To zapamiętaj sobie, bo ja planuję, żeby zabić te wszystkie 106 nabojaków właśnie w tej jednej rozgrywce. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Twierdza Władcy Ołowiu, komora pierwsza i oddalmy standardową mapę. Piesek ma piłeczkę, więc będzie mi gonić za różnymi przedmiotami. Liczę na to, że zdobędzie mi sporo cudownych rzeczy. Niestety, wydaje mi się, że te nabojaczki z żółtą bandanką to się po prostu tutaj nie liczą. Tak przynajmniej myślę, ale co ja tam wiem? Zobaczymy, jak to się tutaj zliczyło za chwilkę. Dobra. Amunikon i jeszcze zobaczmy, jak one się nazywają. No bo jak z bandaną. Dobra, to przynajmniej chyba jest zaliczone. Także świetnie, kilku już w pierwszym pokoju. Bardzo się cieszę. No, gdzie ty jesteś, co? Ha, ha, ha. Cudownie, od razu amunicja. W pierwszym pokoju bardzo dużo nabojaków, w drugim amunicja. No i myślę, że pójdzie naprawdę jak spłatka. Chyba, że gdzieś po drodze dostanę strzału w moją piękną brązową buźkę i wtedy niestety będą kłopoty. No, co tu się dzieje, co? Nie ma takiego... O, chłopaki, nie ma takiego strzelania do mnie gromami. Wow, haha! Ależ to się mega udało. Niesamowite. Yeah! No i na środku... A, duży. Gigant! Full of gigants! Proszę cię tu, kolego. Możesz sobie tak łazić, strzelać, ale właśnie nie zniszczysz tej ławeczki, która mi pomoże się obronić. Góra, lewo, góra, lewo, góra, lewo. A, lewo, nie ma co się zastanawiać. Nie ma czasu co mi trężyć, trzeba lecieć i zdobywać nowe bronie i pokonywać nowe partie Gungeonu. No chłopaki, zmotywujcie się do tego, żeby się położyć, bo mój piesek musi szukać w waszych zwłokach dodatkowych pukaweczek. Nie ma lipy. O, kolejne jakieś tutaj latające takie. No nie? Nie toperki. Ale ja nie jestem strachliwy, niczego się nie boję, bo to kobieta pracująca była, nie? O! Dziękuję, to się na pewno przyda później, ale nie teraz. Później. Wrócę sobie jeszcze po tą skrzyneczkę. Najpierw zobaczymy, czy będzie gdzieś jakaś niebieska, bo bardzo bym jej potrzebował. Ne, prawie pusty pokój. No i... A, jeszcze kilku, tak? Dobrze. Kolejne punkty do kolekcji. Mam nadzieję, że dostanę tą broń od wolnych strzała. Byłoby cudownie. O, piesku, jak ja ci dziękuję. Co tam wygrzebałeś? Monety dodatkowe. Niesamowite. Tego się nie spodziewałem, bo jeszcze chyba nigdy nie było tak, żebym miał dodatkowe monety od pieseła. No, brawo, brawo, brawo za to, co zrobiłeś. Bardzo się to przyda w późniejszym etapie gry, gdy będę chciał kupić jakąś pukawkę albo ewentualnie pancerz czy kluczyk, to będzie świetnie. Dobra, tu już nie ma nic. Przejdźmy sobie jeszcze do góry i zobaczymy, gdzie będzie sklep. Już się nie mogę doczekać. Chciałbym coś kupić. Mam 3 ślepaczki, dodatkowo 28 monet i 1 kluczyk. No i jak sobie nie będę tak zezać, to może jeszcze przetrwam z tymi 3 serduszkami pełniutkimi. Byłoby genialnie. Boom! Headshot. Haha! A, jeszcze krewniacy, co? Chłopaki, przecież i tak się wszyscy pięknie pożycie. No, cudownie, kolejny ślepaczek. Zapowiada się, że walka z bossem będzie naprawdę mega udana. Jakbym nie stracił tych wszystkich ślepaków i w miarę sobie pokonał go bez utraty punktów zdrowia, to jeszcze będzie szansa na mistrzostwo pierwszej komory. To już by było grube. Dobra, boom, cyfiction, przeskakujemy sobie przez to wszystko. No i... Aja! Tak ich boli, jak ich łupię z mojego łuku, czy tam kuszy, nie? No dobra, żartuję, to jest kusza. Puf, puf, wow! Puf! Yeah! Ale ja lubię Dungeona. Gungeona! Przepraszam,
Enter the Gungeon! Jak ty to Kantal wymawiasz, co? Enter the Gungeon! Tak to się musi wymawiać, nie? Tak jak twórcy chcieli. Through the Gungeon! Oh, through the Gungeon! Swoją drogą powinienem chyba robić jakąś serię, w której będę śpiewać. Nie wiem. Przydałoby się coś pomyśleć. Ale nie wydaje mi się, czy byłyby jakieś piosenki związane z grami, które mógłbym śpiewać. No już sobie wyobrażam. Oh, through the Gungeon! Oh, through the Gungeon! Nie, to by była jakaś totalna żenada. Ale co ja mogę? Nie jestem śpiewakiem. Operowym tym bardziej. Okej, to zniszczymy, bo oczywiście nie chcę się zranić. I jest! Jest moja upragniona skrzyneczka, ale znowu zwykła. Dobra, trudno. Ohoho! Yeah! Nakręcana spluwa bardzo się przyda, dziękuję. Chociaż troszeczkę szkoda, że nie zajrzę sobie w tym momencie do tamtego kolejnego pomieszczenia na razie ze skrzyneczką. Bo muszę odnaleźć sklepikarza, który mi opchnie dodatkowy klucz. A może to być problem. Okej, chłopaki. Pięknie, jeszcze pół serca. No to mnie mega cieszy. Bardzo dobrze. O tak, kolejna postać uwięziona. Nie, to jest tylko skrzyneczka. Już myślałem, że kolejna osoba by się wpakowała do mnie do wyłomu. No ale niestety. Gra nie jest taka skora do współpracy ze mną dzisiaj, ale spokojnie. O, pancerz, cudownie. Klucz za 25, a tutaj jeszcze coś jest. O, dobra. To tak, otwieramy kluczem. Najpierw jeszcze przejdę się do tego pokoju, bo chciałbym wiedzieć, co tutaj się kryje. Ewentualnie, gdy będzie jakaś mega broń, to będę bardzo szczęśliwy. Poproszę coś cudownego, coś co mi pomoże. Jej! Mamy technika stół kasa. Opłacalne wywrotki. Dobra, zobaczmy sobie na amunikon. Ta pradawna technika pozwala uzyskać pieniądze przy każdym przewróceniu stołu, jak również przewrócić wszystkie nieprzewrócone stoły w pomieszczeniu. Okej, no to ja teraz muszę sobie zrobić rundkę po wszystkich pokojach, żeby zaliczyć te stoły i dostać hajs, tak? Okej. Nie, a gdzie te pieniądze moje, co? Gdzie te moje pieniądze, ja się pytam, za te przewrócone stoły? O, ho, 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 yeah. Ale grubo, po prostu niesamowite. Takiego cudu to jeszcze nie miałem, niech to się przewraca wszystko. I ja zabiorę sobie każdą monetę, którą tylko dostanę. Ale się cieszę. Dobra, chyba tutaj. Tu nie ma nic. Spokojnie, spokojnie, powoli, nie ma co się spieszyć. Wszystko ze sobą zabiorę. Tutaj też chyba nic nie było, żadnego stołu. Mówi się trudno, jak coś pominę, to już się nie będę przejmować. Zawsze każda moneta jest w cenie. Ależ się cieszę. 46, jakby mi się udało jeszcze 4, to mógłbym kupić dwie tarcze, to by było niesamowite. Jeszcze 3. Proszę, 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 aby się udało. Okej. Jedna, druga i... Ne, jeszcze nie, ale zaraz, może. Jeszcze tam jest jeden pokój przecież u góry, także spokojnie, swobodnie. Tutaj niestety nie ma stołu, co mnie troszeczkę smuci, ale jest szansa, że zaraz dostanę jeszcze jedną monetę i będę mieć dwa dodatkowe pancerzyki, ale cudownie. Ajajajajaj, nie ma szans, no. Ale tutaj torebka serduszko. Yeah! Ha, ha! Strzelba pełna miłości i ślepaczek za dyszkę. Okej. Szkoda, szkoda, że nie mam jednej dodatkowej monety. No ale w sumie już to jest przeszłość, bo miałbym 50 monet i wtedy mógłbym kupić dwa pancerze. Teraz to już niestety. Nakręcana spluwa musi być moją giwerą, którą sobie ogarnę bossa. Zobaczymy, jak to będzie. Co mamy najpierw? A, Gatling Gun. Dobra, mewa Gatlinga. Najpierw sobie to wszystko tutaj pięknie jakoś zniszczymy. No i oby się to udało, bez straty punktów zdrowia, byłoby cudownie. Dobra, musiałem, bo to by była totalna żenada. Dobra, zniszczę ją tak, nie ma co. I odskakujmy, czekam aż zacznie do mnie strzelać tym swoim durnym właśnie wyrzutnią rakiet, no. Okej, mewo. Proszę cię bardzo, zaczynaj. A ja sobie z tobą jakoś w miarę poradzę, mam nadzieję. Niech to się szybciej ta broń przeładowywuje.
liczę na to, że mi się naprawdę uda i będzie mega mieć zaliczoną tą komorę na pełną, pełną cudowną pulę pońców. Jej! Ha! Prawie. Dobra. Jeszcze troszeczkę. No, musiałem, dobra. Nie ma co... Aj, dobra, jeszcze raz. Spokojnie, damy radę. Nie jest tak źle. Jeszcze jest szansa. No i teraz kilka bomb na mnie. Jeszcze tylko trochę. Troszeczkę. No, powinno się udać. O ile ta mewa na mnie nie wleci. O Boże, dobra, zrąbałem po całości. Mówi się trudno. Ale spoko. Co ja mogę? Straciłem wszystkie 4 ślepaki i niestety i tak mi się nie udało. Ale to tylko dlatego, że moja broń jest zbyt wolna i ja to wiem. Niestety. Dobra, chodź tu, mewo, gdzie jesteś? Tutaj, to już jest końcówka z tobą. Także spokojnie, nie ma co się martwić. Gin pięknie. Jej! Niestety nie mam mistrzostwa pierwszej komory, co mnie mega smuci. Co my tu mamy? Tyle serc, masakra. No i świerszczyk, hałaśliwy. Wow! Czyli świerszczyk to jest broń. No tego to ja się nie spodziewałem, szkoda. Byłem o krok od mistrzostwa pierwszej komory, ale hola! Przecież mam 4 serduszka, to będzie mega. Wow. Naprawdę zapowiada się świetnie. Ciekaw jestem, czy w drugiej komorze dostanę gdzieś jeszcze coś takiego dobrego. No i jeszcze najlepsze jest to, że mam 2 dodatkowe ślepaki. No to jestem mega pocieszony. Bardzo dobrze. A, zaraz wchodzę i sklep, tak? No dobra, beczka, nie chcę beczki. Klucz za 30. Dobra, weźmy ten klucz, nie ma co, stary, dawaj. Bo ja potrzebuję otworzyć skrzyneczkę, kiedy będzie na mnie czekać w tym pięknym, chłodnym pokoju. Poproszę chłopaki was tutaj, abyście się zbliżyli do mnie, oddali mi wasze skarby, wszystkie monety, które macie i nie ranili mojej bohaterki. O, ale fuks, to było niesamowite, naprawdę. Że też mi się to udało. O, czerwony kolega, co? Czerwony z gniewu, tak? Co to za gniew był jakiś, co? Bumcy fiction. Gniemy. Ha. O, tutaj. Nie. Już myślałem, że to jest to miejsce. No ale okej. Bum, wow, ten świerszczyk jest po prostu niesamowity. Mega mocny, ale wydaje mi się, że najlepiej będzie zachować te 30 strzałów na bossa. Zobaczymy, kto tam mnie czeka. Mam nadzieję, że nie będzie to karburator, bo jakoś sobie z nim ostatnio nie mogę poradzić, mega go nie lubię. No ale, kto wie, przecież w grze to jest wszystko zupełnie losowo, ja już nie mogę tego przewidzieć. Dobra, wszystkie te przedmioty bardzo mnie cieszą. Co tu się dzieje, co? O nie! Aha, no tak. Mamy jeszcze wielkoluda, wspomaganego przez jego cudownego kumpla z Nahora. Dobra, kolego, przestań mnie tutaj wszystkich irytować, bo piesek też szczekał, bo miałeś tutaj wsparcie dla tego wielkiego giganta metalowego. I oby nie było krwawej dziewicy, bo się wkurzę i będzie źle. Będzie bardzo źle. Najpierw jeszcze tego czarodzieja, jeju czarem, no właśnie, tak myślałem, ale spoko, czy tam mam, a jeszcze nie mam serca, ale damy radę jakoś, w miarę. Dobra, co teraz? Bum. Ty mnie tu, nie celuj do mnie, co? To jest kobieta przecież, co ty robisz? Ha, snajpa, jej, udało się, pięknie. 27 monet na moim koncie, tutaj jakieś długie wejście, więc ja wejdę, bo jestem bardzo ciekaw, co tu mamy. Kolejne snajpy? Nie, już nie. Przynajmniej tyle dobrze. Wow, o nie. Bardzo źle, bo się wpakowałem wprost pod jego kuleczkę. No ale co ja mogę? Zaraz prawdopodobnie gdzieś dostanę punkty zdrowia, serduszka moje piękne i się zregenerujemy. Nie jest tak źle, przecież to jest tak, jakbym dopiero zaczynał. Dzięki za klucz! Oh yeah! Czyli 2 razy będę szczęśliwy, nie muszę się przejmować. Dobra, tego przeciwnika... O Boże, no! Niszczymy. Jezus, no! Jak ja go nienawidzę. Dobra, gin! Udało się, spoko. Mogłem ze świerszczyka, ale nie wiedziałem, po prostu to jest za szybko zawsze.
Aj, dwa serca na tym poziomie niestety już poszły i strasznie się denerwuję. Piesku, odszukaj mi coś, proszę cię. 30 monet. Szansa na to, że w sklepie nie będzie tak tragicznie, ale... Ach, ołtarz. Świątynia zapomnianego naboja, który złożył tu swoją broń. Czy zrobisz to samo? Pewnie, że zrobię. Złożę tu kuszę, stary. Proszę. Ha! Spokój, dzięki za serce. Bardzo się cieszę. To mi się na pewno przyda. Moje opoczki. Dobra, macie za swoje. To zniszczymy również. No i zaraz tam do was podejdę, nie martwcie się. Jej. Już tu, przeładowanie i bum. Odskok. Wow! Ha, ha, ha! Jest! Ależ się udało, niesamowicie. Bardzo się cieszę z takich uników. Bo przynajmniej nie muszę się martwić, że mam mniejszą liczbę serduszków. A, ale bolało, co? Taki z ciebie cwaniak. Dawaj mi tu skrzyneczkę, kolego. No, znowu zwykła, dobra. Jejku. Obrzyn, naprawdę. To jest słaba opcja. Słaba opcja, bo obrzyna mega nie lubię. Niestety nie mam możliwości zakupu serca. Dobra, pancerz nie ma co. Nie mogę tego skwasić. Więc najlepiej będzie zagrać sobie tym obrzynem, spróbować. Może jakoś szybciej pokonam tych przeciwników. Chociaż tych najmniejszych, co? Dobra, chłopaki. Dwóch na raz mogę zaatakować, to mnie bardzo cieszy. I tutaj mamy jeszcze serduszko. Puka w rytmie czacza, chłopaki. Dawać mi tu to słoneczko. Okej, okay. I jeszcze ty. Oh yeah! Pół serduszka. Cudownie. No to jestem mega szczęśliwy. I ty! O nie! Znowu moja tarczka, co? Dobra, przeskok. Magiczny. Ua! Ha! Ja! No, pięknie. O, ha, ha, ha! Jakim cudem ja to uniknąłem. To było niesamowite. Dobra. No i mamy. O wow! Mega, mega! Kościana skrzyja! Zielony kamień guon, szansa na uleczenie ran, ale po czym? Po zabiciu wroga? Szansa na uleczenie ran w momencie otrzymania obrażeń. O, wow. Zielony kamień guon gardzi bólem. Czasem pokazuje to, lecząc właściciela w momencie zranienia. Szansa na uleczenie rośnie wraz z prawdopodobieństwem zgonu. Bo aż się nie mogłem wysłowić. To jest tak epicki przedmiot. Jakbym miał tak ze trzy kamienie guon różnego koloru, to by było naprawdę niesamowite. Ale prawdopodobnie jest mega mała szansa na to. Nie wiem, czy jest opcja na to, aby zwiększyć prawdopodobieństwo dostania epickich przedmiotów, chyba że to jest po prostu tak jak w Isaacu, że gramy coraz dłużej i mamy coraz lepsze rany i coraz lepsze przedmioty. Nie wiem. Mam aktualnie około 50 godzin w Enter the Gungeon, aj! Co jest? Mam tyle samo punktów zdrowia, no ho, ho. Dzięki, come on, coming guon, come on. Będę mówić come on guon, po prostu mega. To było niesamowite. Dalej, wow! To jest po prostu epickie. No dobra, teraz to się nie udało, ale spoko. Dwa razy już było, także się bardzo cieszę. No i mamy kolejnych przeciwników. Dobra, słoneczko. Najpierw, o Boże! Ha! Znowu nie mam obrażeń, ależ się cieszę. To jest grube, to jest po prostu... Chyba najlepszy przedmiot, jaki mogłem mieć. Naprawdę. Nie muszę się martwić praktycznie o zdrowie. Bo jest mega duża szansa na to, że nie będę go tracić. Także się bardzo cieszę. Dobra, gin tu kulo. Niebezpiecznie jest, gdy jesteś na ekranie i w tym pokoju. No i chłopaki, nie latajcie mi tutaj do mnie tak blisko, bo mnie zranicie jeszcze i co wtedy? Ha, ja! Proszę o moje piękne monety. 16 monet, niestety więcej nic nie ma. Szkoda. Szkoda, bo chciałem jeszcze coś zakupić w sklepiku. Ale damy radę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Aj! Niedobrze. Dobra, chłopaki. Gincie. Gincie mnie tu. Aj! Musiałem. Musiałem, bo już się mega denerwuję. Dwa serca tylko na pokładzie. To jest za mało. No ale co tam? Wbijmy do tego sklepu. Niestety. Nie ma tutaj nic dobrego, bo nie mam możliwości zakupu żadnego przedmiotu. Ha, będzie ciężko. Dobra, pora zmienić na nakręcaną spluwę. Świerszczyk zostawiam na bossa. Albo dobra,
Bierzmy jeszcze ten obrzęd, zobaczymy co to będzie. Już jest boss? O nie! Znowu zginę tutaj w drugiej komorze. No to jest nieprawdopodobne. Dobra, świerszczyk. Kogo my tu mamy? A, Givergona. Niestety słabo, bo nie mam nawet żadnego ślepaka, co mnie mega martwi. Dobra. Jakby sobie z nią poradzić? Dziwi mnie to, że niestety ten atak nie dolatuje do niej tak blisko, ale... Wow, to jest mega. Dobra. Chyba muszę użyć innej broni, bo coś mi to nie wychodzi. Bardzo mnie to irytuje po prostu. I oby jej ataki mnie znowu nie dosięgły, bo będzie słabo. No, super, po prostu grubo. Dobra. I teraz tak, znowu mamy te kule, które się tak rozpraszają. Ajajajajaj, no niestety. Słabiutko. Dobra. Gin, bo gardzę tobą. Okej. I oby mnie to wszystko tutaj pięknie, ludzie, no, uleczyło. Byłoby cudownie, ale... Chyba zginę, po prostu zginę, no, nie wierzę. Znowu w drugim poziomie, to jest po prostu jakaś totalna tragedia. Strasznie mnie to irytuje za każdym razem, no. Jeszcze pół punktów zdrowia od Givergony. Dobra, przeskok. Udało się, też. No i obym nie został zabity. Będzie cudownie, gdy to się uda, ale... Ja nigdy nie mogę po prostu jakoś sobie ogarnąć, jak to jest. Druga komora i zawsze mi mega słabo idzie. Dobra, nie podlatuj do mnie tutaj, spadaj. O Boże, no dobra, uciekamy stąd. Trzeba do niej mocno ładować i niestety, ajajajajaj. Givergona mnie znowu zabiła na drugim poziomie. No niestety, miałem mega fajne przedmioty, ale się nie udało, moi drodzy. Zobaczmy jeszcze, ile ja tych przeciwników zabiłem, ile tych nabojaków padło, bo jestem mega ciekaw. Poproszę cię o wczynie jeszcze tutaj. No i zobaczmy do tego wolny strzała. Dobra, stary, mam nadzieję, że pamiętasz. 47. No dobra, moi drodzy. Zatem chyba w następnym odcinku już powinienem osiągnąć ten próg i będzie wszystko w porządeczku, dostanę nową broń, a tymczasem chciałbym się z wami pożegnać. Zapowiadało się naprawdę całkiem przyjemnie, ale niestety jest to gra losowa, dlatego nie poszło tak jak chciałem, bo no cóż, ślepy los. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, jeżeli chcecie mi cokolwiek podpowiedzieć albo po prostu wyrazić swoją opinię o mojej rozgrywce, zapraszam do komentowania tego odcinka. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam ponownie, cześć!